Hejka dziewczyny, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem z serii Po co mi? I one, wiecie, pojawiają się tak po kolei, tak jak ja po kolei robię te wszystkie kroki w pielęgnacji po to, aby właśnie było to ułożone, bo wiem, jak dużo z was do mnie pisze, co po kolei, że nie wiecie, kiedy ten tonik, kiedy to, kiedy tamto, więc te filmiki będą pokazywały się w takiej kolejności, jaką ja właśnie robię, czyli pierwszy miałyście płyn micelarny, bo tak zawsze zaczynam moją wieczorną pielęgnację. Dzisiaj film o olejach i balsamach do demakijażu. Nie będę tego filmu rozdzielała na balsamy i na oleje, tylko skupię się na jednym, ponieważ niezależnie, którą formę wybieracie, chodzi o to samo tak naprawdę. Więc po co nam w ogóle te oleje i te balsamy do demakijażu, do zmywania makijażu, sam żel, sam płyn micelarny nie wystarczy, o co chodzi? I już wam mówię, dziewczyny, one są wam potrzebne do metody tego dwuetapowego, dwustopniowego oczyszczania skóry, a tak naprawdę to jest, ja uważam, że to jest trójstopniowy, bo ja stosuję taki bardziej trójstopniowy, czyli najpierw usuwam głównie, jeżeli chodzi o oczy, to usuwam głównie właśnie makijaż oczu płynem micelarnym. Później używam właśnie balsamów bądź olejów po to, aby po pierwsze zmyć makijaż z twarzy, to co wszystko zostało, ale jeżeli się nie malujecie, bo dużo dziewczyn, które się też nie maluje, do mnie pisało, czy w ogóle jest sens, żeby one to włączały. Te preparaty usuwają nie tylko makijaż, ale całe sebum, łój. To są substancje głównie tłuszczowe. Jest taka zasada, że substancje rozpuszczające się w tłuszczach powinniśmy zmywać tłuszczami, natomiast substancje rozpuszczające się w wodzie powinniśmy zmywać wodą. I właśnie dzięki włączeniu olejów czy balsamów do swojej pielęgnacji, do swojego oczyszczania właśnie twarzy, jesteście w stanie skuteczniej oczyścić skórę. Nie tylko właśnie z makijażu, podkładów, pudrów, bronzerów, róży, rozświetlaczy i tak dalej, ale właśnie też z tego sebum, które macie na skórze. Każda skóra wydziela sebum, każda dziewczyny. W mniejszym, większym stopniu każda z tych skór wydziela po prostu coś z siebie. To jest normalne, przez pory właśnie ta skóra się gdzieś tam nam oczyszcza i to sebum też jest produkowane. Do tego macie różne substancje w tym sebum później, które teraz jak chodzicie latem, kurz, pył, te wiecie, te wszystkie spaliny, zimą tak samo, ale latem tego naprawdę bardzo, bardzo dużo jest, do tego latem skóra wydziela dużo więcej tego sebum. Filtry przeciwsłoneczne bardzo często lepiej rozpuszczają się właśnie w olejach niż w samej wodzie i to jest bardzo ważne, więc dziewczyny, jeżeli macie taki problem, że uważacie, że stosujecie w sumie płyn micelarny, używacie dobrego jakiegoś żelu oczyszczającego, jeszcze jakichś szczoteczek, czy tam innych gadżetów, a cały czas jednak widzicie, że na waszej skórze pojawiają się jakieś niedoskonałości. Głównie właśnie jakieś wągry albo właśnie zaskórniki zamknięte. Jeżeli ten problem was męczy, to spróbujcie właśnie tego dwuetapowego oczyszczania. Włączcie jakiś olej, jakiś balsam do oczyszczania po prostu waszej skóry i powinno być lepiej. To nie będzie lepiej po tygodniu. Pamiętajcie, bo to, że bo te zanieczyszczenia i te problemy nie powstają z dnia na dzień, dziewczyny. Wy sobie na to niestety pracujecie. Tak samo musicie później zapracować, aby ten proces odwrócić, aby ta skóra się oczyściła. I niestety trudniej tą skórę jest oczyścić i doprowadzić do ładu, niż zanieczyścić. Więc to jest czasami czasochłonne, wymaga cierpliwości, ale na pewno się to będzie wam opłacało. I właśnie jak ja to stosuję? Te balsamy do demakijażu czy olejki. Pokazuję wam dwa moje ulubione. Czyli jeden ulubiony balsam to jest ten balsam Hamish All Clean Balm, najlepszy i tak samo właśnie dla cer tłustych mieszanych, to będzie coś rewelacyjnego. A olejek, który uwielbiam, to jest Creamy i ja mam trzy olejki Creamy, wszystkie trzy są super. Tu akurat mam Andiroba For You, on jest bardzo fajny dla cer takich tłustych, mieszanych, problematycznych też. Więc albo to, ja po prostu jak zmyję sobie, aha, i dlaczego nie używam ich do demakijażu oczu? Sprawdziłam wszystkie olejki, które mam, wszystkie balsamy, które mam i zdecydowanie ta forma demakijażu od oczu mnie nie odpowiada. Dajcie znać, czy wy to lubicie. Ja nie lubię tego z jednego powodu. A niektóre z tych produktów, akurat te dwa, które wam pokazuję, tego nie robią. Zostawiają tłustą mgłę na oczach. I bardzo ciężko jest znaleźć produkt, który tego nie robi. Te tego nie robią, jeżeli chcecie je używać do oczu, ale też sprawdzajcie, czy producent zaleca to do demakijażu oczu, bo nie każdy produkt się do tego będzie nadawał. Pamiętajcie, tak samo tutaj z creamy musicie uważać, bo nie wszędzie, nie wszystkie są do oczu, one są do twarzy. I według mnie to zmywanie makijażu oczu olejkami jest nie do końca, ponieważ one często podrażniają, często wam się mogą właśnie do worka spoiwkowego dostać i powodować jakieś podrażnienia, pieczenia. No nie jest to według mnie do końca dobra forma demakijażu oczu po prostu. Dwa, jak ja później zmywam właśnie ten tusz i ten liner tymi olejami, to no wiecie jak to wygląda, macie w ogóle taką pandę. Później jest to ciężko usunąć, później gdzieś między rzęsami te olejki jeszcze zostaną, więc tak czy siak później musiałam użyć płynu micelarnego,
żeby to zmyć, a później jeszcze to oczyścić, wiadomo, z płynu micelarnego, tak jak zawsze. Więc dla mnie to i tak było jeszcze więcej roboty miałam z tym wszystkim, niż używając samego płynu micelarnego, dlatego zrezygnowałam z oczyszczania oczu właśnie olejkami i różnego rodzaju balsamami. Dajcie znać, jak wy robicie, czy wy to robicie, czy nie. No i właśnie, kiedy zmyję sobie właśnie oczy płynem micelarnym, wtedy na jeszcze suchą skórę nakładam sobie taki balsam bądź taki olejek. Ja też po tych testach, ten filmik mam nadzieję, że już niebawem się jeszcze w te wakacje ukaże, po tych testach wszystkich olejów i balsamów zdecydowanie preferuję oleje i balsamy hydrofilowe, czyli te, które łączą się z wodą, tworzą taką emulsję. W tym filmie ja Wam wszystko omówię też na pewno. Rozróżniam po prostu dwa rodzaje, albo hydrofilowe, albo hydrofobowe. Hydrofilowe rozpuszczają, znaczy łączą się z wodą, a hydrofobowe nie łączą się z wodą. I te, które łączą się z wodą, ja widzę ten plus stosowania tych olejów, że w momencie, kiedy najpierw robicie sobie masaż, właśnie warto też zawsze zrobić sobie masaż twarzy, kiedy robicie sobie ten masaż twarzy i oczyszczacie tą skórę, i połączycie to z wodą, to już wtedy macie tak jakby myjecie tą twarz. Czyli to wszystko się pięknie zmywa, pięknie się łączy i tak naprawdę, jeżeli oczyścicie właśnie olej czy tam balsam hydrofilowy wodą, to czujecie taki efekt, że już nie potrzebujecie tak jakby użyć żadnego żelu. Możecie się na tym zatrzymać bądź nie. Ja bym się nie zatrzymywała i dalej użyła żelu oczyszczającego, ale jak tam sobie tak naprawdę chcecie, chociaż mówię Wam, że naprawdę lepiej jest użyć. Natomiast oleje hydrofobowe to są te oleje, które kiedy nałożycie na nie wodę, to ta woda Wam zacznie spływać, w ogóle się to nie będzie łączyć, będzie się to mazać i koniecznie musicie od razu użyć żel, no bo nie możecie tego tak zostawić. Dlatego to jest też kolejna przewaga olejów hydrofilowych, że one robią tak jakby dodatkowy ten krok szybszego oczyszczenia i według mnie mocniejszego i lepszego oczyszczenia. To też wszystko będzie zależało od Waszej cery. Jeżeli macie cerę raczej mieszaną, tłustą, taką trądzikową, problematyczną, obstawiam, że lepiej sprawdzą się u Was właśnie hydrofilowe, będziecie z tego bardziej zadowolone. Obydwa produkty, które Wam tutaj pokazuję, są hydrofilowe. Natomiast jeżeli macie cerę taką ekstremalnie suchą, bardzo odwodnioną, możliwe, że Wam bardziej podpasują oleje czy tam balsamy hydrofobowe. Więc to wszystko zależy tak naprawdę od Waszych preferencji. Czasami trzeba trochę niestety tego potestować i popróbować. No i później, kiedy już to wszystko, wiecie, sobie wymasuję, spłuczę to wodą, używam dalej żelu, no więc kolejny filmik będzie o żelach i tak to właśnie stosuję, tak stosuję te balsamy. Możecie je zmywać mokrymi ściereczkami, ale właśnie te oleje hydrofilowe nie macie potrzeby używania tych gorących ściereczek. Do mnie też to nie przemawia z tego względu, że taka wysoka temperatura dla naszej skóry wcale nie jest dobra. Okej, niby otwierają się bardziej pory, natomiast tutaj bym też nad tą wysoką temperaturą używaną codziennie do oczyszczenia skóry też bym polemizowała, ponieważ to nie wpływa całkiem dobrze na naszą skórę. Pamiętajcie o tym, dziewczyny, musicie wybrać sobie opcję. Ja nie używam gorących ręczniczków, gorącej wody, nie używam tego do oczyszczania skóry, bo według mnie, według moich przekonań po prostu przynosi to więcej szkody w długoterminowym, no bo wiecie, w krótkofalowym okresie to jeszcze ok, ale w długofalowym stosowaniu i praktykowaniu tego przez lata, no może okazać się, że to faktycznie nie jest do końca dobre, taka gorąca, gorąca woda, gorący, wiecie, ręcznik dla naszej skóry po prostu. Więc dajcie znać, czy ten film był dla Was pomocny, czy coś wyciągnęliście. To są krótkie filmiki, ale o każdym elemencie. Jak dla mnie wprowadzenie olejów było wielkim plusem, wielką zmianą. Ja do tego podchodziłam trochę jak, tak wiecie, pies do jeża, ale teraz latem przekonałam się, jakie to przynosi super efekty. Kiedy właśnie gdzieś tam zaczęły mi się pojawiać te zaskórniki zamknięte, podskórne, to są takie grudki, które jak dotykacie, to dopiero je czujecie, bądź po nałożeniu rozświetlacza je widzicie. Jeżeli taki problem macie, spróbujcie właśnie dwuetapowego oczyszczania skóry. Mówię, to nie zniknie z dnia na dzień, bo to jest no, zmiana, która no, wymaga czasu, ale też będziecie już od razu zapobiegały powstawaniu kolejnych takich zmian. I dla mnie właśnie latem to było odkrycie, kiedy faktycznie ta moja cera mieszana się bardziej przetłuszcza, kiedy ten problem tego sebum jest, to bardzo fajnie to działa. Kolejnym plusem, o którym też Wam wcześniej nie wspomniałam, jest to taki, że ten etap oczyszczania właśnie też dodatkowo trochę nawilża Waszą skórę i później, jeżeli stosujecie jakiś żel, to on nie będzie tak drażniąco działał na Waszą skórę, więc też troszeczkę tą metodą chronicie Waszą skórę przed późniejszym żelem i tak dalej, i tak dalej. I też ją od razu nawilżacie, więc naprawdę fajna opcja, dziewczyny. Nie ma się co bać. Trzeba co prawda trafić z fajnym olejem, ale ten film o olejach i balsamach będzie. Przetestowałam ich masę dla Was, żeby zrobić Wam taki, wiecie, mega wachlarz.
każdy bardzo mówi, więc te filmiki będą długie. Każdy mega Wam omówię, żebyście mogły coś dla siebie po prostu dobrać mniej więcej, żeby było Wam łatwiej się po coś skierować. Warto też kupować mniejsze opakowania na spróbowanie, ponieważ ja po przetestowaniu tylu tych produktów widzę, że faktycznie no, trzeba dobrze dobrać to do siebie, aby polubić tą metodę. Nie jest to takie łatwe, nie zawsze za pierwszym razem Wam się może udać, bo ja, tak mówię Wam, na początku testowałam takie bardzo popularne balsamy, głównie zaczynałam od balsamów i było takie... No i nie bardzo i dopiero teraz, kiedy faktycznie tą wiosną, latem wzięłam się za mega testowanie dla Was tych produktów, odkryłam tak fenomenalne produkty, bez których w tej chwili nie wyobrażam już sobie pielęgnacji. I właśnie zarówno ten z Hamish, jak i te Creamy możecie kupić w małych pojemnościach. I ja bym Wam na początek też w ten sposób rekomendowała szukanie odpowiednich olejów do oczyszczania, czy tam balsamów do oczyszczania swojej skóry. Kupcie sobie małe opakowanie, sprawdźcie, czy to jest ok, czy właśnie lubicie te hydrofilowe, czy te hydrofobowe. No musicie troszeczkę pewnie potestować, jak z większością niestety kosmetyków, ale tutaj naprawdę ręczę Wam, że wprowadzenie tego oczyszczania, tego dwuetapowego oczyszczania naprawdę przynosi same korzyści dla Waszej skóry. Także dajcie znać, czy stosujecie, jakie produkty używacie, piszcie to na dole, żeby też dziewczyny właśnie mogły to czytać, żeby też może było im łatwiej znaleźć, więc piszcie, jaką macie cerę, jaki lubicie produkt właśnie do tego dwuetapowego oczyszczania, czy wolicie te hydrofobowe, czy to hydrofilowe, także piszcie na dole, pamiętajcie, bo chcę, żeby te filmiki były takim fajną właśnie trochę skarbnicą wiedzy, żebyście Wy się też dzieliły po prostu tylko o tej danej jednej jednostce pielęgnacyjnej pod każdym filmikiem, żebyście dzieliły się z Waszymi doświadczeniami, żeby to faktycznie osoby też czytające mogły sobie z tego korzystać.